Dzisiaj w ten wiosenny dzień przygotowałem coś ekstra dla wymagających hodowców. Otóż gołąbki zarówno linii żniwiarzy, czyli te szybkie gołąbie, które szczególnie nadają się na loty krótko-średniodystansowe. Jak widać, już to domeną Ryszarda jest ogony jedno piórko. Ta budowa jest bez zarzutu, ponieważ te gołębie uwielbiają krótki, średni dystans, ale i również 700 potrafią przylecieć w bardzo dobrym czasie. I kolejny tutaj żniwiarz. Inny hodowca z kolei zamówił sobie grupkę wyżywaczy, które są gołębkami na wszystkie trasy, jak i również do nich dokoptowałem ekstra od Ryszarda jednego żniwiarza. Tak więc te gołębie z pewnością zadowolą tego hodowcę, który zamierza nimi lotować najdłuższe dystanse. Inny hodowca z kolei, który rozpoczyna dopiero co przygodę z gołębiami, zapragnął zabazować na gołębiach Ryszarda. Co tu zrobić, co tu dać, żeby ten fundament był jak najlepszy? Dodam, że ów hodowca jest już na emeryturze, czyli to ma być zabawa, a te środki finansowe nie pozwalają rozwinąć skrzydeł. Wobec tego Ryszard postanowił w cenie jednego pakietu ofiarować dwa pakiety, żeby ten zalążek, zaczątek hodowli był pozytywny, czyli rokował jakieś nadzieje. Wiadomo, że z parki, z dwóch nic się nie zbuduje, tym bardziej jak się kupuje z różnych źródeł, po jednym drogim gołębiu wcale nie. 6 lub 12 gołąbków to już jest coś, co można rozpoczynać zabawę. Jak te gołąbki wyglądają? No są dosyć urodziwe. Ryszard zawsze przygotowuje coś ekstra, więc zanim je obejrzymy z bliska, troszeczkę zobaczymy w rękach, jak one... No tu kolejny przedstawiciel tych wyśmienitych gołąbków. Jest to żniwiarz, czyli Flor Verwort. Gołębie, które cechują się lecąc w peletonie, porę odłączyć się od peletonu, by kapitalnie lądować w miejscu przeznaczenia. Tak więc grupka żniwiarzy oświeży tą hodowlę, zabazuje, zapoczątkuje i z pewnością będzie to duża satysfakcja dla owego hodowcy. Tutaj już pobieżnie po prostu każdy pierwszy z brzegu łapiemy. One są urodziwe, dorodne te gołąbki. Oczywiście to jest dużo pracy hodowcy, czyli mojej, dużo wiedzy, fachowości, jak hodować, by te gołębie spełniały oczekiwania danego hodowcy. Hodowla przede wszystkim naturalna, bez antybiotyków, bez chemii. Czyli tu jest gwarancja, że te gołębie, tutaj piękny wyżymacz, że te gołębie będą zdrowe i będą przekazywać te cechy. Jeszcze jeden tutaj wyżymacz, czyli to będzie konglomerat wyżymaczy i żniwiarzy. Widać, że ten gołąbek również jest bez zarzutu. To jest wyżymacz Ryszarda. Tak więc, zanim z bliska się przyjrzymy tym gołąbkom, zapraszam do zakupów na Słonecznym Gołębniku. Już w maju będzie mocna grupa wyżymaczy. Oczywiście te gołąbki są niezamówione wcześniej, ale można dzwonić. Zawsze można troszkę porad hodowlanych uzyskać, ewentualnie zapisać się na dalsze miesiące. Spójrzmy zatem z bliska, jak te gołąbki wyglądają, ale póki co to jeszcze bukiet kwiatów dla Elusi, która obchodziła 33 lata nie tak dawno, czyli najpiękniejszy wiek dla kobiety, oraz dla pani Edytki, które to panie ofiarowały gołąbki dla swoich partnerów, czyli paniom oraz wszystkim miłym internautom kwiaty od Ryszarda. I spójrzmy z bliska, jak te gołąbki wyglądają.